Siemanko, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale na tym kanale, a jest to oczywiście zapowiedź kolejnego meczu Wisły Kraków. Jest to druga kolejka, no i Wisła Kraków uda się do Niecieczy, by zmierzyć się z Beniaminkiem, czyli Termaliką. Termalika, która mecz swój nie przegrała, nie wygrała, zremisowała. Po dosyć takim bardzo mieszanym meczu, bo pierwsza połowa, myślę, była zespołem Termalika, oczywiście była zespołem dużo lepszym niż Stal Mielec. W drugiej połowie no, te role się odwróciły, ale tak generalnie to Stal Mielec nie zrobiło nic, żeby to spotkanie wygrać, więc tutaj myślę, że też trzeba wziąć pod uwagę, że po prostu Stal była mega, mega słaba w tym spotkaniu. Termalika, no mówię, pierwsza połowa fajna, w drugiej no już troszkę przygaszli. No i generalnie mecz zakończony wynikiem 1-1. W tej pierwszej połowie mogło paść wiele goli, padł tylko jeden. No więc na pewno Termalika jest zespołem, którego się nie boimy. No i bardzo dobrze, bo jednak jakość piłkarską, jakość sportową mamy dużo, dużo większą. Ale to nie zmienia faktu, że trzeba no jednak nie lekceważyć tego typu rywala, bo jednak pewne argumenty mają na swoim, że tak powiem, na swoich nogach, bo jednak jest jedna rzecz, która mnie przekonuje, że tutaj ten mecz wcale nie będzie łatwy, miły i przyjemny. Dlaczego? Ponieważ to jest zespół grający bardzo defensywnie, czyli w momencie oni będą szukali błędów Wisły Kraków, będą szukali gry z kontry i bramki gdzieś tam też strzelonej po stałym fragmencie gry. A jak wiemy, w polskiej ekstraklasie no, bramki czasem strzela się dosyć przypadkowo. Głupi karny, głupi rzut rożny albo po prostu dobrze wykonany rzut rożny przez Termalikę, no i jesteśmy, że tak powiem, upupieni, tak? Udupieni jest niewesoło, bo wiecie, to jest tak, oni się zamurują, no jak się zamurują, to wiadomo, trudniej jest strzelić bramkę, no bo wiadomo, zawodnicy Wisły Kraków będą podwajani, no będzie bardzo, bardzo ciężko. Więc no ważne jest to, żeby nie stracić głupio bramki, a wiecie, to wszystko się może zdarzyć. Ostatni mecz z Zagłębiem też mogliśmy stracić głupio bramkę z rzutu karnego, którego w zasadzie nie było, no ale mogliśmy stracić. Na szczęście no Filip Strażyński strzelił w słupek, ale to nie zmienia faktu, że nie należy zespołu Termaliki lekceważyć w żadnym stopniu. Wisła oczywiście ma jakość sportową na tyle dużą, że powinna sobie spokojnie poradzić z Termaliką i nie ukrywajmy, jest to bardzo poważny sprawdzian, no bo jednak tutaj zespół z Niecieczy jest zespołem jednak poukładanym, no na pewno bardziej niż zespół Miedziowych, także tutaj no taki też kolejny sprawdzian i tych sprawdzianów Wisła będzie miała jeszcze wiele. Tak naprawdę kolejnym sprawdzianem na przykład będzie mecz z Rakowem, czyli zespołem, który gra w europejskich pucharach, który jednak tą jakość piłkarską również ma bardzo, bardzo dużą, myślę, że zbliżoną do Wisły Kraków moim zdaniem, i to będzie też taki wyzwanie. Teraz jest Termalika, zespół, który no ma gorszą jakość, ale na pewno organizacja gry, na pewno zaangażowanie będzie też bardzo duże, myślę, że większe niż robiło to Zagłębie. Także tak to wygląda moim zdaniem, czyli w mojej ocenie Wisła Kraków wygra to spotkanie, ale może to być ciężki bój. To nie musi być łatwe spotkanie, nawet przypuszczam, że będzie trudne niż łatwe. Ale dobrze, zanim o Wiśle Kraków, zanim o tych naszych no nawet problemach, bo nie ukrywajmy, że przed tym spotkaniem ta lista nieobecnych będzie troszkę większa niż była ostatnio, ale nie przejmujemy się tym, nasza kadra jest dosyć mocna, ale jednak trzeba będzie o tym powiedzieć. Ale powiedzmy najpierw o Termalice. No jak już wspominałem, pierwszy mecz zremisowany. Tam no jednak no, bramki spektakularnej nie było, aczkolwiek było jedno zagranie spektakularne nowego zawodnika, Adama Chlouszka, który generalnie go znamy, tak, z występów w Legii Warszawa, tam prezentował się przez jakiś czas bardzo, bardzo dobrze. I no jednak znany jest z tego, że jednak gdzieś tam dobrze wyglądał w tej Legii. Pamiętam go, jak trenerem Legii był bodajże Jacek Magiera. No i on wtedy fajnie wyglądał. No ale ostatnio przyszedł do klubu po jakichś tam swoich wojażach zagranicznych. Niecieża jest dosyć zaskakującym kierunkiem, ale myślę też trochę fajniejszym dla zawodnika, bo jednak tam będzie graczem,
który będzie występował w podstawowym składzie, a w innym klubie, bo wiem, że Górnik też był zainteresowany jego usługami, no ale tam wiadomo, mógłby tą rywalizację przegrywać i chyba trochę większe konkrety były ze strony, była bardziej zdeterminowana, żeby pozyskać tego zawodnika właśnie Termalika. No i co z tym Chlouskiem w ostatnim spotkaniu, zapytacie? No, zagrał spektakularną akcję, ponieważ miał bardzo dogodną sytuację do strzelenia bramki. No, w zasadzie sytuacja sam na sam bardzo, bardzo klarowna, no ale nagle Czech zdecydował się na to, by podać do kolegi, żeby być koleżeńskim. Tylko ten kolega, to żeby nie mówić, no był na takim kilometrowym spalonym, albo w każdym razie bardzo ewidentnym spalonym, więc no tutaj no trochę zagrali, no to było bardzo słabe zagranie, świadczące o jakiejś tam braku inteligencji, no bo jednak no takie rzeczy, o taki zawodnik, o takim doświadczeniu, no nie powinien popełnić. Juniorowi takie rzeczy nie przystoją, a co dopiero zawodnikowi z takim CV, ale nie da się ukryć, że jest to na pewno jakieś tam wzmocnienie. Ten zawodnik myślę, że nie zapomniał, jak się w piłkę nożną gra. To jest ciekawa postać. Również ciekawą postacią jest Murić Mesanowicz i to jest chyba najgłośniejsze nazwisko właśnie Termaliki, bo to jest piłkarz, który grał w wielu klubach, m.in. Slavia Praga, FK Jablonec, też w Turcji gdzieś tam grywał na wypożyczeniach, także na pewno jego statystyki są też bardzo, bardzo, bardzo obiecujące i na pewno kibice Termaliki na tego zawodnika liczą, tylko że ja się tak głośno zastanawiam, to jest tak, jego charakterystyka piłkarska jest taka, że on musi tę sytuację mieć, on je wykończy, ale musi je mieć. I wydaje mi się, że w Termalice będzie miał tą sytuację mimo wszystko bardzo utrudnioną, bo zbyt wiele tych sytuacji przypuszczam, że nie będzie miał. Przynajmniej w wielu spotkaniach będzie susza, tak? Będzie musiał gdzieś tam po tą piłkę nawet specjalnie wychodzić, tak? Żeby ją w ogóle przez chwilę poczuć. Także wydaje mi się, że trudne wyzwanie przed nim. Termalika na pewno nie jest klubem łatwym, że on tu strzeli 10-15 goli z palcem w nosie. Ale no na pewno jest to piłkarz, który będzie troszkę dodawał tej jakości sportowej Termalice. Ma też 31 lat, więc kontrakt ma bodajże do 2023 roku, więc troszkę sobie w tym klubie chce pograć. Myślę, tak na koniec kariery na pewno Termalika jest takim fajnym miejscem, bo jednak no gdzieś będzie mógł sobie pograć, a też myślę, że jego kontrakt jest dosyć ciekawy finansowo, na pewno korzystny, bo inaczej by ten zawodnik do polskiej ligi nie przybył. Więc zobaczymy, co z tego będzie. No oprócz tego jest, nie wiem, są tacy zawodnicy, których gdzieś możemy znać, czyli Stefanik, Wlazło. Są niektórzy tacy zawodnicy, którzy można powiedzieć, że są w jakiś sposób. No jest Tomasz Loska, który kiedyś grał w Górniku i to też wydaje mi się mocny punkt tego zespołu. No ale jak mówiłem, to jest zespół grający jednak mimo wszystko dosyć defensywnie, na pewno z Wisłą tak zagrają, to jestem pewny, na pewno zespół poukładany. Taktycznie myślę, że tutaj ten zespół, organizacja gry, to wszystko się będzie zgadzało i to nie będzie wcale łatwe spotkanie dla Wisły Kraków, tak szacuję, ale na pewno też nie powinniśmy się tego zespołu jakoś strasznie bać. Szacunek musi być, ale bez przesady. Dobra, no to tyle mi się o tej Termalice. No ten pierwszy mecz na remis, więc myślę, że takie rozpoczęcie takie okej. Ale może teraz powiedzmy sobie troszkę o Wiśle Kraków, bo to przecież nas najbardziej interesuje. No jeśli chodzi o listę nieobecnych, ona jest spora. No bo oczywiście nie będzie Patryka Plewki, ale plus jest taki, że już wraca, że już odbył trening w tym tygodniu, więc to już jest plus. Mehremić również nie będzie do dyspozycji trenera Guli. Alan Uryga oczywiście. Nie będzie też Savicia, ponieważ no, ma pewne problemy z mięśniami brzucha i to po prostu boli i na ten moment nie jest gotowy do gry. No i też Kuba Błaszczykowski, który już odbył poszczególne sesje treningowe, ale no to jeszcze nie jest taki etap, żeby mógł wrócić, ale jest blisko, tutaj Adrian Gula powiedział, że tutaj prawdopodobnie uda się właśnie Kubie Błaszczykowskiemu niedługo wrócić na boisko. Także to są, coś powiem, dużo nieobecnych, no okej, trochę dużo, bo dochodzi tak naprawdę
kolejny zawodnik do tej listy, mam tu na myśli Savicia, ale popatrzcie, ja sobie teraz zrozumiałem, jaka jest teraz siła w przeciwieństwie do tych poprzednich sezonów, że jednak teraz mamy tak dużą kadrę, że mnie jakoś te nieobecności jakoś bardzo nie bolą, że mamy zawodników, akurat mamy zawodników na tyle dużo i ta jakość tych piłkarzy jest taka, że mamy kim ich zastąpić, tak, tych nieobecnych. Bo normalnie kiedyś bym się przeraził, że nie ma Kuby Błaszczykowskiej, a teraz mówię, no dobra, no zagra Jeboach, no czy tam zagra Skwarka. Nie ma Savicia, no mówię, w ogóle no problem, tak? No oczywiście, Alana Urygi czy Mehremicia trochę szkoda, no bo wiadomo, że wtedy zamiast Sadloka by któryś z nich grał. No Patryk Plewka też, no bo to jest też piłkarz, który mógłby zagrać na przykład ewentualnie za Żukowa i też by mógłby, czy mógłby grać nawet jeszcze wyżej, prawda? Nawet za Skwarkę teoretycznie, jakby opcji mogło być naprawdę bardzo, bardzo dużo, więc, ale mamy taką kadrę, że nas to w ogóle tak nie powinno ruszać, no bo jest to jakaś forma informacji i generalnie no to jest fajne i to jest pozytywne. I jeśli chodzi o ten mecz, to no Wisła mam nadzieję, że zagra to samo co z Zagłębiem, czyli będzie ofensywna, będzie chciała strzelić bramki i nie będzie też robiła głupich błędów w defensywie, bo faktycznie tutaj błędy w defensywie będą bardzo kosztowne, jak mówiłem, albo jak tego nie mówiłem, to się to powiem to jeszcze raz, a jak nie mówiłem, no to powiem, że no trzeba grać cierpliwie w tym ataku, naprawdę trzeba grać cierpliwie. Nie, cierpliwość tutaj naprawdę popłaci, bo jeżeli my będziemy grali na szybciocha, czyli szybko, to może być różnie. To może to nie wychodzić tak, jakbyśmy tego chcieli i oczekiwali. Moim zdaniem trzeba bardzo cierpliwie, w tym, szczególnie w ataku pozycyjnym, klepać, jeszcze raz klepać, rozklepać wręcz tą defensywę Termaliki i to jest, wydaje mi się, klucz do wygrania tego spotkania. No oczywiście skuteczność, no słuchajcie, jak będzie skuteczność, to zasadniczo ten mecz może się skończyć wynikiem 3-0, ale ja będę nawet szczęśliwy z 1-0. Jeżeli będę czuł, że Wisła Kraków była zespołem zdecydowanie lepszym, zdecydowanie więcej miała takiej jakości i po prostu wygrała pewnie, a że wygra 1-0, to ja będę i tak bardzo szczęśliwy, bo nie chodzi o to, żeby w każdym spotkaniu wygrywać po 3-0, 5-0, 6-0, 7-8, tylko chodzi o to, żeby pokazywać, że jestem lepszym zespołem. A że wygrywasz czasem 1-0, 2-0 czy 3-0, to się zdarza. No 1-0 wygrywasz, bo czasami rywal jest albo na podobnym poziomie, albo po prostu nawet jak jest słabszy, to po prostu no coś nie wchodzi, coś nie wychodzi. Ale mam nadzieję, że właśnie będzie widać tą przewagę. I ta przewaga będzie fajna. Jeżeli będzie widać przewagę, którą Wisła ma jakościowo sportową, że po prostu no, Termalika nie miała ani razu momentu, żeby nam mogła zagrozić. To będzie najlepsze, to będzie największa wartość tego spotkania, jak będzie wygrana. A nie to, że rozwalimy 5-0, bo to też oczywiście będzie fajne i będzie cieszyło i też na pewno umocni nas na pozycji lidera pod kątem nawet takiego bilansu, ale mówię, to nie powinno być głównym celem Wisły Kraków, głównym celem powinno być zwycięstwo. A jakiej będzie to wysokości zwycięstwo, no to się dowiemy dopiero w sobotę. W sobotę gdzieś o godzinie, no myślę, 19:30 to już wszyscy będą to głośno krzyczeć. Dobra, no słuchajcie, no mój typ na ten mecz 2-0, no czyli 0-2 dla Wisły Kraków, myślę, że to będzie taki fajny wynik, a wy możecie pisać swoje typy właśnie w komentarzu, a ja dziękuję wam bardzo za uwagę, do zobaczenia, do usłyszenia, psiona!